Panie trenerze, kolejna przerwa w rozgrywkach za nami. Na co był wykorzystany ten czas i na jakie elementy szczególnie poświęcał Pan uwagę podczas treningów? Szczególnie ten pierwszy tydzień, poprzedni, był taki troszeczkę na pewno mocniejszy pod kątem obciążeń. Wykorzystaliśmy trochę więcej, popracowaliśmy nad siłą, trochę więcej nad wytrzymałością. Tak można powiedzieć, że troszeczkę przepaliliśmy na paru treningach i zakończyliśmy ten mikrocykl wtedy grą kontrolną, gdzie wszyscy też pograli po 45 minut. Ten tydzień już taki normalny, meczowy mikrocykl. Przed nami mecz z ŁKS-em, czyli kolejny Beniaminek, który spisuje się bardzo dobrze. Ma Pan już pewnie rozpracowanego rywala, więc jakie są mocne i słabe strony? Wiem, że ŁKS to naprawdę bez żadnej kurtuazji jeden z lepszych zespołów w tej lidze, na pewno. Co ciekawe, też mają, jak większość drużyn w tej lidze, problemy z grą u siebie, bo tych punktów zdobyli u siebie malutko. Wygrali co prawda ostatnio z Wigrami, ale też tam wiemy, że trochę po jakichś kontrowersjach, także na pewno te trzy punkty dopisali, ale w takich okolicznościach, można powiedzieć, dziwnych. Zespół dużo mocniejszy niż w drugiej lidze, przynajmniej jeśli popatrzymy na nich kadrowo, no, w przeciwieństwie do nas, to tam rzeczywiście teraz myślę, że na boisko może wyjść trzech, maksymalnie czterech zawodników, tych, którzy grali z nami jeszcze pół roku temu. Doszło sporo zawodników, jeśli stać ich na zakupy i dochodzi do nich teraz jeszcze niedawno, nie wiem, zawodnik, który ma prawie 300 spotkań w Ekstraklasie, Łukasz Piątek. To są naprawdę nazwiska, które robią wrażenie, ale z drugiej strony też wiemy, że te nazwiska nie zawsze grają, nie zawsze to jest ten plus w tym meczu, tak jakby sobie na pewno życzyli ci, którzy takich zawodników pozyskują, ale na pewno musimy podchodzić z dużym respektem do ŁKS-u, ale też z wiarą w swoje umiejętności. W Łodzi na pewno nie zagra Patryk Skurecki, ostatnio na uraz narzeka Łukasz Krakowczyk. Czy Łukasza możemy się spodziewać w kadrze meczowej na mecz z ŁKS-em i czy oprócz tego są jeszcze jakieś problemy, urazy? Mamy troszeczkę jakichś takich drobnych, myślę, agrafkowych urazów, ale Łukasz Krakowczyk, no co, nie trenował, dzisiaj też nie wejdzie w trening, także myślę, że jego wyjazd raczej jest niepewny, czy nawet może wykluczony. Patryk, wiadomo, Skurecki pauzuje za kartki, reszta mam nadzieję, że jeszcze po tym dzisiejszym, jutrzejszym treningu, że nic złego nam się nie przydarzy i będą już pozostali do dyspozycji. W Bytowie zagraliśmy na dwóch młodzieżowców. Do Macieja Spechały dołączył Kacper Kawula, który zastąpił do tej pory podstawowego obrońcę Piotra Pacholskiego. Czy teraz możemy się spodziewać podobnego zestawienia? Jeśli gra dwóch młodzieżowców, to znaczy, że nie grają tylko dlatego, że są młodzieżowcami, bo wymóg jest, że grał jeden Kacper. Na tamten moment daliśmy odpocząć Piotrkowi Pacholskiemu. Kacper wyszedł, zagrał pozytywnie. Zobaczymy.